Sąd rejonowy w Wałbrzychu podtrzymał decyzję z lutego i warunkowo zgodził się, aby Angelika i Mariusz Smykowscy nadal sprawowali opiekę nad swoimi dziećmi. Byli przesłuchiwani pracownicy MOPS-u, kurator. Co się dzieje w rodzinie, jak się dzieje, czy warto przedłużyć ten okres, żeby dzieci zostały przy nas. No tutaj jednak poszło w tą stronę, żeby dzieciaki zostały z nami. Proszę powiedzieć, co wpłynęło na pozytywną decyzję sądu? Na pozytywną decyzję sądu przede wszystkim wpłynęły wysiłki rodziców. Wysiłki rodziców i zaangażowanie instytucji, które w trakcie tego postępowania współpracowały z rodzicami i ze sobą wzajemnie, żeby pomóc im zweryfikować swoją postawę, która rzeczywiście można powiedzieć, że pozostawiała trochę do życzenia. Kwestią już nie moją, żeby oceniać jak dużo, natomiast faktycznie te starania pomogły im zreflektować się, pomogły im wypracować lepszą postawę, pomogły im wzmocnić więzi z dziećmi. I myślę, że przede wszystkim to wpłynęło na decyzję pozytywną sądu, która jest taka, że dzieci zostają jednak przy rodzicach. Decyzja sądu o oddaniu dzieci nie kończy całej sprawy. Smykowscy nadal mają przed sobą dużo pracy. Sąd postawił warunki, zobowiązał rodziców do tego, żeby uczestniczyli w terapii. Poddał wykonywanie tej władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora. Zobowiązał rodziców także do tego, żeby współpracowali z kuratorem i z asystentem rodziny. Obecnie rodzina przebywa w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej przy ulicy Ogrodowej. Prawdopodobnie zostanie tam do czasu uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej. Zobaczymy, co będzie dalej. No, czekamy wciąż na sytuację, jeśli chodzi o mieszkanie. Nie? No to najważniejsze jest to, żeby dostać oczywiście mieszkanie. Nie? Już nie mówię nowe, ale wyremontowane, akurat tam, gdzie byliśmy. No, cały czas o to walczymy. No mam nadzieję, że to będzie dobrze. Wszystko dobrze się zakończy. Wciąż jeszcze nie wiadomo, co stanie się z najmłodszym dzieckiem Smykowskich. Niespełnoroczny Mariusz wymaga intensywnej rehabilitacji oraz opieki medycznej, dlatego rodzice rozważają oddanie chłopca do adopcji.